The Wedding Ringer to film, w którym gwiazda Teorii Wielkiego Podrywu, czyli Penny, pokazuje swoje prawdziwe talenty aktorskie. Co Polska ma wspólnego z Zambią? Chyba tylko to, że jakiś czas temu była wyświetlana bajka pod tym tytułem? Chyba tak, ale dziękuję, że nawet w Zambii mnie oglądacie. Mamy głównego bohatera, który, no okej, w porządku, jest firma, wszystko niby w porządku, ale znajomych nie za bardzo. Hajta się. Potrzebuje normalnie swojego, wie, drużbę, potrzebuje znajomych. No i co? Ten nie, tamten w ogóle, co, gdzie, kto, jak? Dobra, spływaj, nie chcę cię znać. Więc dzwoni do zawodowca, faceta, który zawodowo zajmuje się byciem twoim drużbą. On wymyśli wszystko, począwszy od lipnego życiorysu, skąd się znacie, co, gdzie, jak i tak dalej, zdjęcia, jakieś foldery z filmami, wszystko, on po prostu wszystko wymyśli od A do Z. No i tak to się zaczyna ten film, że panowie się poznają, mają się nie zaprzyjaźniać, ale jak to wiecie, w komediach tego typu różnie bywa. I'm not alone. Alone? No, I'm in a very profitable business because of guys like you. How many weddings do you think were in the US last year? 2.4 million. W jednej z ról, jak już powiedziałem, występuje Kelly Cuoco, znana z Teorii Wielkiego Podrywu, Penny. I czy to jest jej wybitna rola? Zdecydowanie nie. Gra po prostu u siebie, gra cały czas Penny, można powiedzieć. Ale dużo lepszy jest Kevin Hart, który ostatnimi czasy niespecjalnie mnie zachwycił, ale tutaj jest dobry. Jest dobry, zabawny, śmieszny. Jest taki, jak komik powinien być. Dodatkowo, co mnie ucieszyło, wystąpią dwie panie, które pewnie nie kojarzycie, ale jedna z nich to jest Clarice Leachman, proszę bardzo. Teraz już tak niewiele gra, aczkolwiek lata temu występowała w każdym filmie Mela Brooksa. Oraz również pojawia się Mimi Rogers. Także obsada jest, umówmy się, dobra. Czy fabuła jest fajna, zaskakująca? Tak, pomysł jest nowy. Właśnie pomysł, bo kilka jest, może nie zwrotów akcji, ale kilka zakrętów, których się człowiek nie spodziewa. Czy jest oryginalny pomysł? Jak najbardziej. Nie wiem, czy taki zawód istnieje. Znając życie i Amerykę, to pewnie tak. Pewnie przeróżne mają jeszcze zawody, o których nie słyszeliśmy. Nie tak dawno był Nightcrawler, gdzie facet z kamerą jeździł i filmował wypadki. Jakiś czas temu mieliśmy polowania druhny, też rzecz, o której nie wiedzieliśmy. Teraz to różne rzeczy są, o nich nie wiemy. Pewnie jeszcze będzie inaczej. Ale najważniejsza rzecz jest humor w tym filmie. Humor jest na poziomie klozetu. Jeżeli lubicie żarty o dupie Marynie, o tym, powiedzmy, jak na przykład pies komuś wyluzuje jajka i tak dalej, to w tym filmie to otrzymacie. Jeżeli chcecie czegoś na wyższym poziomie, czegoś bardziej wysublimowanego, nie tędy droga. Tego w tym filmie nie otrzymacie. Ale jeżeli nie są obce wam filmy Kevina Smitha, umówmy się, i filmy z Sethem Rogenem, to jest film właśnie dla was. U mnie otrzymuje on 7 na 10. Czemu? Nie jest super zabawny, ale jest dobry. To jest w porządku spędzone 2 godziny czasu, gdzie po 2 godzinach wychodzicie i 20 minut później już zastanawiacie się, co to był za facet, co on w tym filmie występował, czy coś tam. The truth is always the best. What if the truth isn't an option? There is one other thing. Film jest zabawny? Tak, ale jakieś 2-3 godziny po filmie już o nim zapomniecie. A dodatek jest przewidywalnie jak klan, krótko mówiąc. A co myślicie na temat gwiazd seriali robiących karierę? Niewielu się to udało. No w sumie tak cały czas na topie można powiedzieć, że jest George Clooney, który się wybił ostrym dyżurem. The Hoff z Knight Ridera, z Słonecznego Patrolu jakoś tak sobie różnie radzi. Co myślicie? Wychodzą na tym dobrze? Nie wychodzą? Udaje mi się? Nie udaje? Piszcie jak zawsze, wiecie, pod recenzją. Ok, dziękuję bardzo za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam do komentowania, subskrybowania, polubienia się, podzielenia. Facebook, Twitter, wszystkie te rzeczy, o których wy wiecie, ja nie muszę mówić. 4 pozostałe recenzje. Obejrzycie. Widzimy się niedługo. Cześć! I was a revenue.